Witajcie na kanale. Jesteśmy na naszych wakacjach. Dzisiaj zaczynamy wakacje. Jesteśmy właśnie w Sarbinowie na kempingu Ada. No i teraz schodzimy właśnie zejściem, które jest niedaleko kempingu, na plażę. Tu możecie zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczcie. Ładna plaża, szeroka. Nie za wiele ludzi, no ale pora też jest już. Jesteśmy o godzinie 17. Także dużo ludzi raczej być nie powinno. Zaraz sobie usiądziemy gdzieś na kocyku. Na górze plaży nie mam muszelek. Jechaliśmy od nas. Byliśmy tu 9 dni temu i w ogóle też nie było muszelek. Także to jest plaża bez muszelek, tylko z kamieniami. A, no tak, byliśmy 9 dni temu, ale tylko dlatego, że zawoziliśmy naszą przyczepę tutaj. Ponieważ dziadkowie, czyli moi rodzice, byli tutaj przez parę dni. No a teraz idziemy sobie w stronę morza. Zobaczcie, jaka plaża. Pokażę. Tak to wygląda. Podskoczcie do góry. Na raz, dwa, trzy. Raz. Na raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Ale mów kiedy? Na trzy. No ale trzy. Ty licz, a na trzy podskakujecie. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. A kogo my tu mamy? Oczka. Oczka. Mom. Cześć, witamy na kanale. My już rozpoczynamy nasze wakacje. Jesteśmy właśnie nad Polskim Morzem, a dokładnie w Sarbinowie. Jesteśmy tu tylko jeden dzień, ponieważ rodzice byli tydzień. No i zabieramy stąd naszą przyczepkę i jedziemy na kemping Lazurowe do Władysławowa. Korzystając z okazji, że już tu jesteśmy, to pokażemy wam, jak ten kemping wygląda. No, a tu zobaczcie, jesteśmy w przedsionku. Trochę bałagan, ręczniki się suszą. Wczoraj po kąpieli. Tak a propos, zobaczcie, te przytyczki od namiotu. No można w jakiś sposób też wykorzystać na taką na suszenie ręczników. O, właśnie jeden spadł. Lasko. No, o, nie można tu za dużo wieszać, no ale, bo tu są te tasiemki, żeby to się nie oberwało, no ale troszkę jak jest lekkie, można coś powiesić. Zobaczymy, co tam robią robale. Proszę mnie tu nie nagrywać, no. Proszę mnie tu nie nagrywać. Brunuś już stał. Brunuś, pokaż swojego Pikachu. Ma Pikachu, Bruno. Fan, obecnie Pokemony na topie. Natalka. Natalka, mama się schowała. Mama, jesteś? Pokaż się. Chociaż pomachaj. No pomachaj do nas chociaż troszkę. Nie wiem, czy to będzie w ogóle. Idę, pokażemy kemping. My stoimy sobie tak. To są parcelki. My stoimy sobie tak. No niestety parcele są małe, także samochód się już nie mieści, jeśli ktoś ma przedsionek. Natomiast parking na autka jest tutaj.
A teraz przejdę się z wami przez kemping. Pokażę wam, jak to wygląda. A słuchajcie, zejście na plażę jest dosłownie tutaj. Tu. I gdzie za tym laskiem jest już plaża. Także to jest bardzo bliziutko. Teraz idziemy sobie w stronę wejścia. W sumie wjazdu na kemping. Tutaj jeszcze wam pokażę, gdzie są zlewnie. Zlewnie są tutaj. Jedna, druga klapa. A tu mamy wodę. Można chyba opłukać kasetę. Także to mamy tutaj. I teraz tam. Tutaj jest wjazd. Dzień dobry. Tutaj jest wjazd. Mamy recepcję. Recepcja, tak jak widzicie, jest czynna od 9 do 18, aczkolwiek do 19 czasem też ktoś jest. Także tu mamy recepcję. Swoją drogą piękne róże. To już Kasia zauważyła. I teraz tak. Tu mamy wjazd. Tam jest strona, w stronę gąsek bodajże. A tutaj jest stronę miasta. Tu jest parking bezpłatny, tak a propos. Niektórzy nocują tu na tym parkingu. Tam jest super smażalnia delfinek, rekinek. Bardzo fajna. Lepsza niż te w mieście. Także jakbyście byli tu na kempingu, to naprawdę można korzystać. No i jeszcze te ośrodki. W tych ośrodkach, w którymś z nich można się stołować. Teraz nie powiem wam, którym, ale rodzice byli tutaj. W którymś z nich. Albo w tym, albo w tym. 50 zł kosztuje obiad od osoby, jest w formie bufetu szwedzkiego, także też taka fajna rzecz. Dobra, idziemy, wchodzimy. Znowu róże. No i tutaj jest wjazd. Wjazd na kemping. Postaram się może wam pokazać, jak się uda, sanitariaty. Kemping nie jest duży, może z około 50 zestawów się tutaj mieści. Także miejsc dużo nie ma. Mycie naczyń. Kosze, segregacja. Kamperki. Parcele, toalety damska, męska, spróbujemy wejść do męskiej. No dobra, nie będziemy przeszkadzać, bo są ludzie. Idziemy sobie jeszcze przez kemping. Tak, tylko kawałek. Parcele są puste, co jest fajne na tym kempingu, zaraz wam pokażę. To jest taki system rezerwacji miejsc, w sumie informacji. Na każdej parceli jest taka tabliczka, która informuje, w jakim terminie dana parcela jest zajęta. Także mamy takie tabliczki. No, przejdziemy sobie może kawałek, nie będziemy całego kempingu, ale kawałeczek z wami przejdę. A robię to dlatego też, bo jest mało dosyć informacji. Też jak żeśmy tu przyjeżdżali, to szukaliśmy... O, tu kolejna parcela. Szukaliśmy informacji, jeśli chodzi o ten kemping, to w internecie tam było parę filmów, ale tak stricte o tym kempingu nie. Plusem jego jest to, że jest bardzo blisko morza. Także to jest na pewno to. Przyczepy, kampery. No, fajny kamperek. Niektórzy przyjeżdżają motorami.
tu zobaczcie, taka skrajna parcela, dosyć duża. Numer 33, jakby ktoś kiedyś pytał. Tu takimi kratkami utwardzone. No i tam, za tymi drzewami dokładnie, które widzicie, to już jest morze, wydmy i plaża. Także bardzo blisko, plusem tego kempingu to jest bliskość plaży. Dobry. Parcela 52. Którzy się już zbierają też. No i tu znowu, tam jest recepcja, tu są sanitariaty. No, widzicie, kemping nieduży, można go przejść 2 minuty. No dobra, może 3, albo i 4. Zależy, jak to szybko chodzi. No tak, my się dzisiaj zbieramy, tak jak mówiłem, jedziemy do Władysławowa. Zaraz idziemy, zjemy śniadankę, dzieci wstaną, muszą się umyć. O, zobaczcie, jak kameralnie. Cieniu jest, cień jest, drzewka dają taki trochę cień, też te z boku, ten żywopłot powoduje, że też się tak nie nagrzewa, bo on tam, zobaczcie, jest taki dosyć wysoki z jednej strony, a tu z boków troszeczkę niższy, to też jest bardzo fajne. No ja zaraz postaram się puścić drona, chociaż trochę wieje, zobaczę, na ile pogoda pozwoli. No.
się podobało, taki krótki spacer po tym kempingu. No my będziemy się pomału zbierać i zmieniać ten kemping, tak jak mówiłem, jedziemy na Lazurowy do Władysławowa. Także jakbyście oglądali ten vlog, to właśnie my tam obecnie jesteśmy do 20 bodajże 2 lipca, a potem robimy sobie taki tour po Polsce, także będziemy zwiedzać troszeczkę, takie są bynajmniej plany. No, jakbyście nas widzieli, chcieli porozmawiać, to nie wstydźcie się, podchodźcie do nas, sobie możemy zawsze porozmawiać, poznać się bliżej. No to tyle, pozdrawiamy serdecznie, pa pa.